W tym zadaniu musimy wyłączyć wspólny czynnik poza nawias. Do dzieła zacznijmy od podpunktu A. Tu mamy 4x plus 3, to jest 8x plus 6. Najpierw z drugiego nawiasu wyłączmy sobie 2. Czyli 4x plus 3 przepisuję razy x. I tutaj wyłączam sobie dodatkowo 2, czyli minus 5 razy 2. I tu zostaje nam 4x plus 3. Mamy już wspólny czynnik. Ten wspólny czynnik możemy teraz wyłączyć poza nawias. I będzie 4x plus 3. A w drugim nawiasie zostanie nam x. Odjąć 5 razy 2, czyli odjąć 10. I mamy wyłączony wspólny czynnik. Podpunkt B. To jest 3x plus 5. To jest 3x plus 5. Wyłączamy 3x plus 5 przed nawias. Albo poza nawias. Zostaje nam 2x, 2 razy x, plus 4. Zostawiamy tak jak jest, ewentualnie można dwójkę wyłączyć tutaj. Czyli 3x plus 5 razy 2 w nawiasie x plus 2. Czyli mamy 2, 3x plus 5, x plus 2. C. Tu mam x plus 1, tutaj mamy x plus 1. X plus 1 wyłączamy, mamy, czyli to zabieramy, mamy x minus 6 plus 2, czyli jest x plus 1, x minus 4. Podpunkt D, x minus 4, x minus 4 wyłączamy, zostanie nam 3 odjąć x minus 1. Czyli będzie x minus 4, a tutaj będzie 3 minus minus 1, to jest 4, odjąć x. Podpunkt E. Tu mamy 1 minus x, tu mamy 1 minus x, wyłączamy 1 minus x. W nawiasie jest x odjąć 5 plus, to mogę dać jeszcze jeden nawias, plus x plus 3. To się równa 1 minus x, a to będzie x plus x, czyli 2x minus 5 plus 3, to jest minus 2. Czyli 1 minus x, dwójkę wyłączamy, x minus 1. 1 minus x, x minus 1 to jest niemalże to samo. Wyłączmy sobie minus z pierwszego nawiasu, będzie minus x odjąć 1 razy 2 razy x odjąć 1, czyli minus 2 x odjąć 1 do kwadratu. Mamy dwa takie same nawiasy, przemnożamy je. Podpunkt F. Tu mamy wspólny nawias 3x minus 8. 3x minus 8, wyłączamy to 3x minus 8. W nawiasie będzie 4x. 4x stąd odjąć 8 razy 3x minus 8. Porządkujmy drugi nawias, czyli 3x minus 8, a tu będzie tak, minus 8 razy 3x to jest minus 24x, 4x odjąć 24x to jest minus 20x, minus 8 razy minus 8 plus 64. Mamy 3x odjąć 8, tutaj będzie minus 4, sobie wyłączymy. Mamy 5x minus 16. Podpunkt G. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy 1 minus 5x, a to jest 5x minus 1. Wyciągnijmy minus z tego nawiasu, czyli będzie 1 minus 5x, x plus 2. Minus wyciągamy, czyli mamy minus 1 odjąć 5x, zamykamy nawias, 8 minus 2x. To jest wspólny czynnik. Wyciągamy go, wyłączamy go poza nawias, mamy 1 minus 5x. A w drugim nawiasie spisujemy, co zostało, czyli to minus to.
czyli x plus 2 odjąć 8, odjąć 2x, czyli mamy 1 minus 5x, a tutaj będzie x minus minus 2x to jest 3x, 2 odjąć 8 to jest minus 6. Tutaj można jeszcze trójkę wyłączyć, czyli będzie 1 minus 5x, 3 wyłączam przed te dwa nawiasy. Jak z kwadratowego nawiasu zabiorę sobie 3, to zostanie mi x minus 2. I podpunkt H to jest 5x plus 2, to jest minus 5x minus 2. Z tego nawiasu wyciągniemy minus, czyli zrobimy 3 w nawiasie 5x plus 2. I stąd wyciągamy minus, minus i ten minus dadzą plus, czyli plus 3 w nawiasie 2x plus 1, w drugim nawiasie 5x plus 2. To jest wspólny czynnik, wyłączamy wspólny czynnik poza nawias. Zostaje nam tak, tutaj trójka, 3, dodać 3 razy 2x plus 1. Zobaczcie, ta trójka stała się też czynnikiem, który można wyciągnąć. Czyli piszemy, że to jest 5x plus 2. Trójkę wyciągamy. Będzie tutaj 1 plus 2x plus 1. Czyli można to zapisać, że to jest 3 w nawiasie 5x plus 2. A to będzie 2x plus 2. Tę dwójkę też można wyciągnąć, czyli będzie w sumie 3 razy 2, czyli 6 w nawiasie 5x plus 2, a to będzie x plus 1. Mamy całe zadanie.